Pospacerowaliśmy tu jeszcze trochę po tym terenie, ale musimy wracać, bo pani z naszym śniadaniem przyjechała. Śniadanie je się u siebie w pokoju. Nie ma tutaj takiej stołówki jakiejś w miejscach wspólnego, tylko kto sobie zamówi śniadanie, zażyczy, to pani przywozi samochodem i prosto do pokoju. Tylko, że ja nie mam kluczy. I don't have key. Here? This side? Or outside? Okay. Wait. Kurde, muszę ten otworzyć od tamtej strony. Czekajcie. Okej. Okay. Śniadanko. Okej. Co my tu mamy? Tu mamy jakieś soczki, mleczko, przyprawy, masełko, chleb, ale to nie wszystko. Tylko będziemy musieli pożyczyć jeszcze jedno krzesło od sąsiada, bo nas jest trójka. Weźmiemy na chwilę. Okej. Dobrze, że jeszcze trochę cienia jest. To jeszcze można tu posiedzieć, bo później jak wyjdzie słońce, to będzie gorąco. O, tylko tu tyle mrówek. Okej. Chyba każdy ma takie śniadanko. Tutaj mamy paróweczki, dwa jajeczka sadzone, szynka i warzywa. Co pani jeszcze tam ma jeszcze? Jeszcze ma dwa takie talerze. Cholera. Gdzie my to postawimy? Okej, no problem. Okej, thank you. O jacie. O my Buddha, ale śniadanko. Czy to jest dżem? To może być dżem. Czy to jest masło? To masło. Czy to jest chleb? Nie ma kawy, ale są soki. Są soczki, jest pieprz, przyprawy. Są soki i pieprz. Emma, chcesz sobie tutaj usiąść i zjeść przy stole? Ja mogę tam usiąść, gdzie ty jesteś. To chodź. To zostaw mi to. Gdzie? No dalej. Nie będę jeszcze po trzeci stolik szedł, czy drugi. Zaczynam od mleka. Ja nigdy w życiu nie piłam jeszcze soku na śniadanie. Tak? Ale zawsze jak piję sok, to mnie potem brzuch boli. To lepiej nie pić soków. Lepiej pić mleczko. Od krowy? Od krowy. Albo od kóz. Tu trochę mają kóz. Od słonia. Od czego? Od śmierci. Co ty? Śmierci takim mlekiem. Z wszystkiego mleka nigdy nie piłaś. No to prawda, nigdy. Pyszne? Mleko dobre, dużo lepsze niż ten sok. Tak? Mleko lepsze niż sok. Dobry może. Dobra. Słuchajcie, tu są nasze prezenty, które dostaliśmy za darmo. Tutaj jest taka roślina, która tam... A, no właśnie. To jest taka roślina, która tam w tych górach gdzieś rośnie. Oj, czekajcie, bo tu nic nie widać. Tam rośnie w tych górach. I oni ją gdzieś tam zerwali, czy coś, hodują. No i... Przynieśli nam i powiedzieli, żebyśmy sobie gdzieś to posadzili, to jest to jakaś super roślina. I są to babcie. Ale tutaj jeszcze są jakieś dwa takie drzewka. I to gdzieś wczoraj był ślimak, nie ma już? Nie, on go zrzucił. No, także takie jeszcze dwa drzewka i tu jest taki domek dla ptaszków. Zrobione przez ptaszki. Zrobione podobno przez ptaki, takie coś, to się wiesza. I sobie tu później ptaszki przychodzą, na przykład tędy, tak? Tu sobie tym dołem wchodzą. Bo tam były takie, co miały tutaj takie dziury jeszcze porobione, to jest nie? Dziewczyn. A, bo to jest dla ptaszków dziewczynek. No, takie coś. A samce mają tutaj jeszcze takie dziury porobione i sobie tam mieszkają. Twarde to jest, jak oni to zrobili? No, nie wiem, widzisz, z jakichś takich traw. I to się tak wiesza. Gdzieś tam później tam sobie ptaszki mieszkają. Dobra, no. Super. Takie prezenty jeszcze mamy. Za darmo. Także będziemy znowu sadzić.
i gdzieś tam coś robić. A tutaj mam jeszcze jedzonko dla Aki. Śniadanko zostawiłam. Tutaj jeszcze dla tej squirrel. Jak ona się nazywa? Wiewiórki. Dla wiewiórki jedzonko. Dla Aki. Aki. Aki się nazywa. Pojedliśmy. Śniadanie zjedzone. Trzeba zaraz ruszać w drogę. Dzisiaj jedziemy inną trasą przez Bangkok. Więc zobaczymy, co tam będzie widać po drodze. No bo nie będziemy znowu przez te góry 1000 batów płacić, żeby przejechać. Tylko trzeba będzie 50 km nadłożyć. Ale za to czasowo wyjdzie na to samo, bo jedzie się autostradą, więc spoko. Ale jesteśmy zmęczeni po tym wypadzie. Wczoraj żeśmy się tyle nachodzili, nazwiedzali. Warto było. Khao Yai, przyjedźcie do Khao Yai, do tego hotelu. Jak ktoś jest zainteresowany, to niech w komentarzu napisze, to damy wam namiary. No niestety pomału musimy się żegnać z tym miejscem, ale dzień się dopiero rozpoczął. Pani nas tu podrzuciła, znaczy mnie na razie, meleksem takim, bo przywiozła wszystkie nasze rzeczy, żebyśmy nie musieli nosić tam z pokoju. To podjeżdżają ładnie pod samochód i zabierają walizki i wszystko. A my tu mamy jeszcze takie ładne żółte kwiatki. Tu jeszcze takie różowe kwiatki wczoraj kupiliśmy. Tu jeszcze jedne takie ładne różowe, czyli mamy sporo tego. W każdym razie musimy to wszystko zabrać. Już się zabieram za pakowanie. A tu jeszcze jeden rzut na jeden z największych i jeden z najstarszych parków Tajlandii, Khao Yai, gdzie żyją dzikie tygrysy, dzikie słonie, dzikie węże i dużo, bardzo dużo innych dzikich zwierząt. Dzioborożce, takie ptaki. Sprawdźcie sobie, jak wyglądają ptaki dzioborożce. Gibony, nie gibony, inne małpy. Przeróżne rzeczy tu można spotkać. I następnym razem wybierzemy się na taką wieżę obserwacyjną i być może uda nam się z tej wieży jakieś zwierzaki dzikie wypatrzeć. Kurde, tygrysy, lamparty chyba, jakieś jeszcze inne dzikie koty można tu spotkać. Oczywiście nie ma ich za dużo, nie jest łatwo, ale ogólnie można. Żyją tutaj, w tych właśnie tutaj pięknych górach, w tym parku narodowym Tajlandii, Khao Yai. Nie spodziewałem się, zaczynając tą przygodę z wami na stacji benzynowej w Pattaya, nie spodziewałem się, że będzie to tak udany wyjazd i tak dużo atrakcji z tym związanych, tyle doświadczeń, tyle się dowiemy, tyle poznamy różnych ciekawych rzeczy, ludzi, zwierząt i tyle się dowiemy. Tam poszły jedne rzeczy, tutaj do środka poszły drugie rzeczy. Tutaj pan myślał, że te kwiatki takie, to że to plastikowe, to plastik, mówi. Ja mówię, nie, to prawdziwe kwiaty, uważaj człowieku, bo mi je połamiesz. No ale na szczęście przetrwały. Przetrwały jakoś noc. Mam nadzieję, że szybko dojedziemy do domu, troszkę podlejemy i będą ładnie rosły. Także nie spodziewałem się i tak właśnie wyglądają wycieczki, że nigdy się nie spodziewamy, że będzie tak super, a później jedziemy i jesteśmy mega szczęśliwi, że pojechaliśmy, bo jakbyśmy nie pojechali, to byśmy tyle stracili, że naprawdę, było warto. Siadamy do schładzającego się auta i ruszamy w trasę przez Bangkok. Wiecie, witamy w domu po prawie 4 godzinach trasy. U nas na szczęście na podwórku wszystko po staremu. I słuchajcie, było dwóch kurierów. Jeden rzucił paczkę, drugi rzucił paczkę. Za jedną zapłaciliśmy, na szczęście można było transferem, czyli nie trzeba było cashem, a w sumie wybraliśmy cash, czyli płatne przy odbiorze. Tu też niby płatne przy odbiorze, ale ostatecznie zapłaciliśmy transferem, czyli przelewem, i kurier rzucił przez bramę. Na szczęście takie rzeczy, które mógł rzucić, i na szczęście przyszły, jak nas nie było, i można było sobie załatwić mimo wszystko kuriera, nie będąc z domu. Także to mi się podoba. Co tam w domu słychać? Co? Barszcz. Barszcz. Słychać, jak się barszcz gotuje? Słychać barszcz? Co to się coś nie chce otworzyć? Co tu się wydarzyło? Czemu to się... Jestem. No ja nie wiem właśnie, co tu się wydarzyło. Ja nie mogłem coś tego otworzyć. Dlaczego tak się stało? Nie, to tam tylko trzeba włożyć do takich dziurek dwóch. Trzeba, ale to nie jest proste. Nie jest proste? O-o. Nie wiem, czemu to się tak coś zacięło. Dobra, zaraz się naprawi. O, liście się rozrastają. Tutaj już tak ładnie. Jeszcze jak jechaliśmy, to były zwinięte.
Jeden dzień nas nie było, już liście prawie rozwinięte. Trzeba rozładować auto i trochę odpocząć. Bo zmęczeni, jakbyśmy w robocie byli, a nie na wycieczce. Patrzcie na to, jaka pogoda się nam zrobiła w Pattaji. Dosłownie pada od 5 minut, a ja już mam wody równo tutaj z tymi płytkami. Ale na szczęście dom jest jeszcze wyżej, a drzwi do domu jeszcze wyżej. Więc, a tutaj jest spad i wszystko leci tam na ulicę, więc do domu się nie naleje, ale ogólnie to tak leje, że świata nie widać. Ostro, grubo, fest. Wow. Tutaj ktoś zawalił, że rynny nie dał. W ogóle nie ma, w sumie koło całego domu nie ma rynien. Woda tak napierdziela. Grubo. Kurde, ile tam już się wody nazbierało na podwórku. Co za pogoda dzisiaj się trafiła.